Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mad Games Tycoon i tworzymy tutaj gry, stworzyliśmy nową firmę, która się nazywa Nero Games. Nowe badania gatunek ekonomiczne, obrót pieniędzmi to oczywiście główny punkt tego gatunku. To może być osiągnięcie wyłącznie dla myślenia posunięciom. Katar jest w markecie i powiem wam, że nie zauważyłem, bo ja mam tutaj program do nagrywania. Tu można przyspieszyć czas sobie. Widzicie? Tadam. I od razu szybciej to wszystko wygląda. Sorry, nie wiedziałem, że aż taki jestem głupi. Że tak powiem, sprite. Szkoła. O, szkołę TVN my robimy. No właśnie, jak ta gra będzie się sprawowała. Sam jestem ciekawy. Badaj gatunki. Platformowa przygoda ekonomiczna. Wydaje mi się, że ekonomiczna to będzie dobry. Dobra rzecz. Zlecenie kontraktowe, stwórz silnik. Zlecenie. Dobra, ty to zrobisz. Oczywiście przyspieszymy sobie czas na maksa i od razu zobaczcie, jak to szybko idzie, jak fajnie. I Hades się ze mnie trochę śmiał, bo on także nagrywa tą grę i mówi, że haha, nie wiedziałeś o tym, a ja dopiero teraz ogarnąłem. Co? Aha, super, a ja nie mam pieniędzy. Okej, mam 9 tysięcy tylko. Fuck, za chwilę będę na minusie. Żeby szkoła okazała się hitem, proszę, żeby szkoła okazała się hitem. Dobra, zobaczmy. Jak nie, to zbankrutuje. Znajdź wydawcę. I to jest taka platformowa, szukamy tego znaczka. Chyba nikt. Relacje, z kim mam dobre relacje? Dobra, z wami mam. Okej. Logiczno-zręcznościowa szkoła plus jeden. Gry, które mają ten sam gatunek i ten sam temat, czyli moja gra jest jednym. Stworzyłeś tutaj swoją drugą grę, teraz można być narzędzia deweloperskie dla innych platform. I ojej, średniak. Grafika na przyzwoitym poziomie, kilka poprawek i dodatków, a byłoby dobrze. Dźwięk nie jest za dobry, okej. Czyli fiksy, dźwięk. Serwanie jest ok, parę poprawek, średniak jak i falni gatunki mogą być jednak zadowoleni. Dźwięk. Okej, czyli dźwięk muszę po prostu. Wow. Udział w zyskach. Ta gra wykorzystuje twój silnik, producent wysłał rozliczenie za sprzedaż gry. Shaolin Fights. O! Sprzedano kopii 10 tysięcy, zysk, udział w zyskach 7%, silnik fajnie. Trochę pieniędzy mi przyszło. I oczywiście bierzemy Develop Game Update, szkoła TVN, fixy, nowe dźwięki i Security Update. Weźmiemy sobie Security Update i nowe obiekty. Niech to będzie tak. Ty też mogłabyś pomóc w sumie. Zlecenie kontraktowe. Obciążenie. Weźmiemy sobie stwórz poziom. Takie lightowe. Powinno ci się to udać. Bez problemu. Okej. Szkoła. Jak się... Chociaż szkoła nie jest najgorsza z tego co widzę. I wzięliśmy u innego wydawcy. Dobra. I pracujemy... Pracujemy od razu nad drugim update'em. Fiksy, nowa grafika i nowe dźwięki. Dobra. Nowy silnik pojawił się na rynku. Na razie tego nie chcemy. Okej. I kolejne pieniądze na moje konto. Od razu szybciej gra! Gra się w grę, że tak powiem. Okej. Czy chcę wziąć udział w tym? Nie, na razie nie chcę. Mad Games Convention. Nie. Na razie nie chcę w tym brać udziału. Zobaczymy jak to będzie. Grafika czterokolorowa. Spoko. Na początku muszę hit stworzyć. Okej. Kolejny update i... No, troszeczkę wzrosło jedynie. Nie jest to nic takiego. Proces i... stwórz silnik, develop game update. Stwórz silnik. Zoptymalizowany pod. Cechy. No, za dużo to ja tego nie będę miał, wiecie? Także nie. Na razie silnika nie chcę. Zlecenie kontraktowe, coś masz. Weź, spróbuj to. Może ci się uda. 3 tygodnie. No chyba ci się nie uda. Ja już zobaczyłem. Obrót. Okej, za 4 tygodnie zobaczymy. Odkryj swój pierwszy gatunek. Powinien spróbować coś nowego. Poboczny gatunek. Zasób blokowany. O, i kolejne pieniądze mi wpływają. Stwórz grę. Wybierz główny gatunek. Weźmiemy sobie grę ekonomiczną. I to będzie poboczny gatunek. To będzie...
ekonomiczno-logiczna i to będzie Sim City. Dobra, niech będzie. Wybierz temat i to będzie apokalipsa szkoła. Lochy sport, piraci, szpital, apokalipsa. To będzie gra o szkole. Dobra, niech może się uda zrobić. Okej, Nero Engine. Sprite. Udział w zyskach 20%. Nie, no ja sobie wolę ten silnik. Sim, okej. Pyk. Zobaczymy, tu wydaje mi się, że będzie słaba gra, ale zawsze zobaczyć można, prawda? Grafika ma być ważna w tej grze. Długość gry także ma być długa. Atmosfera musi być klimatyczna. Głębia oczywiście dla początkujących. I dla casuala, nie dla nałogowego gracza. I grafikę sobie weźmiemy 25. Dźwięki takie. Gameplay też musi być długi i technologia. Ojojoj. Dobra, niech będzie tak. Musisz ustalić priorytety, aha. Czyli weźmiemy sobie grafikę jeszcze trochę. O, pięknie. Sprite'y, zobaczymy jak to wyjdzie, sportowa. I co powstanie za 2 tygodnie? Swoosh Effect, no właśnie, no nie wyrobiłaś się. Hit the Head, o, ej, w sumie to jest zarąbista rzecz tworzyć własne silniki. Dlatego, ty badaj tematy, badaj cechy. Obsługa joysticka prosta jest i muzyka, grafika czterokolorowa. Niech będzie. I stworzymy nowy silnik z grafiką czterokolorową. Okej, szkoła TVN. Ile zarobiła szkoła TVN? Przepraszam. 94 tysiące. Ojejku. Jakże na razie to nie jest... Okej, statki kosmiczne. Czekajcie, ja muszę teraz zwolnić. Sorry. Statki kosmiczne i to będzie logiczno-zręcznościowa. A logiczno-zręcznościowa to ja przecież chyba tworzę. Nie, ja tworzę logiczno-ekonomiczną. Okej, okay, spoko. To chyba będzie shit. Ale spoko. Stwórz silnik, stwórz grę. Może stworzymy na raz dwie gry? Chociaż nie, on tworzy na razie. Okej, okay, niech będzie tak na razie. Wszystko będzie w ten sposób. 86, okej, okay, way of protection. Kup narzędzie, kup zabezpieczenie antypirackie. Tak. Kupiłem? Kup zabezpieczenie, okej. Okay. Czyli już tutaj nic nie ma. Kup silnik, co ten silnik ma? Okej, okay, logiczno-zręcznościowa, czyli ten silnik by musiał i tak być. Spoko. 53, 54, fajnie, zobaczymy jak Sim City się przyjmie i za chwilę ruszamy z inną grą. Najlepszy dźwięk, a najlepsza grafika. No niestety. Dobra, znajdź wydawcę i wow, mało osób jest zainteresowanych tym. To mnie, dobra, weźmy jeszcze raz z wami, spróbujemy. Szkoła. O Jezu, ale tragedia. Dobra, nieważne, nie było tej gry w ogóle. Daj, niech on stworzy tą pierdzieloną tą grafikę czterokolorową. Dalej, szybko. Go, kolego. Ty za chwilę będziesz tworzyła silnik. Okej, okay, i teraz tak, stwórz... Nie. Stwórz, badaj cechy, statki kosmiczne. Badaj tematy, statki kosmiczne. Cyberpunk, superbohaterowie, steampunk kopanie, wirusy, hakerstwo, wilkołaki, śpiewanie, taniec, wszystko. A co statki jest? Statki kosmiczne, 50. To nie powinno długo, no właśnie, długo trwać. Bardzo fajnie, ty będziesz robiła update'y do gierek. Zero fanów. Ale kurwa, tragedia. Fani mi uciekają. Serio już wycofali grę? Okej, okay, to było... Nie było najlepszą rzeczą, jaką zrobiłem. Do tej pory. Może kupić nowy silnik. Dobra, kupimy nowy silnik. Obsługa joysticka. Ulala. Dobra, sprite, przybijanie obrazu. Okej, okay, niech będzie. Stworzymy na nowym silniku tę grę. Zlecenie kontraktowe, obciążenie.
Usuń błędy, ta, zawsze trochę hajsu się przyda. Statki kosmiczne, teraz stworzymy grę i to będzie efekt masy. Efekt masy. Masy, okej. Okay. Zoptymalizowany pod i to będzie logiczna zręcznościowa. Przebijanie obrazu, sprite, grafika czterokolorowa. Spoko, sprzedaj silnik? Stwórz silnik? Nie. A mi chodzi o stwórz grę. Stwórz grę, dobra. Pudełkowa. Tak. Główny gatunek, ekonomiczna, logiczna. A czemu ja nie mam odkrytych tych? Aha, poboczny gatunek, przepraszam. Nie chcemy. Ja chcę po prostu grę logiczną. Wybierz temat. Statki kosmiczne. Udział w zyskach 20 bla. Co my tu mamy? Sprite. Tutaj mamy dużo rzeczy, także pewnie to ogarniemy w ten sposób. Wybierz platformę, oczywiście jedną platformę. Wybierz zabezpieczenia. Zabezpieczenia mamy dobre. Grafika. Okej, co się liczy w takiej grze? Nie wiem, co oznaczają te znaczki, szczerze. Długość gry na pewno. Funkcjonalność tej gry. No, głębia. Głębia graczy i dla casuala, powiedzmy. Grafika też musi być fajna. Okej, zobaczymy, jak to wyjdzie. Może na początku wezmę tak, takiego średniaka zrobimy. Okej. I rozpocznij tworzenie. Trochę mu to zajmie, jasne. Ale zobaczymy, czekajcie. Badaj gatunki, badaj cechy, pracownicy. Muzyka, zapis gry. Prosta jest i obsługa joysticka. Okej, niech będzie. Prosta jest i. Będziemy mieli inteligencję w grze. Sprite, co na razie tworzysz? Nie wiem, co tworzysz, ale grę. O, ej, ja już jestem na minusie. Usuń błędy. Minus 15, okej, fajnie. Jest jakiś łatwy kontrakcik do zrobienia? Nie ma łatwego kontraktu. Dobra, Dragon's... okej, cały czas minus 2000 już mam tylko. Fajnie, nie zauważyłem hajsu, jak to zacząłem wykonywać tą prostą SI. Nowy silnik pojawił się na rynku, ale ja za chwilę będę chciał rozwinąć swój silnik. O, dziękuję, już jestem na plusie. Dobra, czyli będziemy robili własne silniki. Mhm, to będzie, wydaje mi się, że to będzie hit. To swój silnik, o. Cechy. Nie, na razie nie, na razie zobaczymy, w jaki sposób się przyjmie nam ta gra, czyli... No nie, nie nowa gra 4, to miał być efekt masy. Dobra, to będzie efekt masy, tylko nie będziemy tego tak nazywali, przynajmniej na razie. Proszę, żeby wszyscy byli... jest. Okej. O, ładnie. Ładnie dosyć im to idzie i ja dzięki temu zarabiam. Także zrobienie własnego silnika to była chyba najlepsza decyzja. A ten silnik, zobaczcie, on już jest zacofany, a i tak ludzie go kupują, nie? Także niech będzie. Okej, 1600, jestem cały czas na plusie, tylko się cieszę, że za chwilę oczywiście to przejdzie. No już mam 4, minus 4000, się napiję przez ten... Wow, czemu mi to ucieka? Ziup. Okej, 10 tysięcy, a gra powstaje. 67%, nie wiem przy ilu jest już lipa, powiedzmy. Okej, no już gram, żadnej tu mojej gry nie ma, także nie potrzebuję tego wiedzieć. Black Knight, Droika Games, Black Knight, fajnie, zajebiście. Bardzo prosesji, proszę, dobra forma czegoś. Bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Które mógłbym zrobić? 6 tygodni. Zoptymalizuj sterowanie, proszę, żeby ci się to udało. Będziemy bardzo na minusie wtedy, jeżeli ci się nie uda tego zrobić. Nie udaje się tego zrobić. No, nie ma opcji. Dobra, to zobaczymy, jak gra. Prosty silnik 3D, fajnie. Dalej, nowa efekt masy. Proszę, bądź najlepszą grą. I kara? Minus 41 tysięcy, okej. Kto jest zainteresowany tą grą? Wow. Dużo osób jest zainteresowanych. Statki kosmiczne, ale nikt nie ma tych gier logicznych. Z tego co widzę, okej, okay. Katari jest. Okej. Okay. Logiczno-zręcznościowa, sratatata.
I 82%! Silnik graficzny całkiem niezły, w sumie nie ma się do czego przyczepić, dźwięk jest całkiem dobry, kilka dziwnych efektów, ale ogólnie całkiem dobrze, sterowanie jest kapitalne, jeszcze nigdy nie gromi się tak wygodnie, jedna z najlepszych gier tego roku z czystym sumieniem! Polecam. Sequel, tak, robimy sequel, najpierw w Develop Game Update. I oczywiście, tak. Nowe dźwięki, nowa fabuła i Security Update. Dobra. Nero Engine. Grafika 6, swój silnik. I lecimy. To będzie tak, logiczno-zręcznościowy, cechy. Będzie posiadał to, to, to i to. Koszt produkcji 70 tysięcy, trudno. Cechy, wszystko będzie miał, sprzedaj silnik. Udział w zyskach, powiedzmy, będzie 10%. Okej, okay, jestem na minusie, ale zobaczcie, jak się sprzedaje gra. Co się dzieje? Czy to hit, czy efekt masy? Aż tak dobrze się przyjął? Badaj cechy, badaj tematy, badaj cechy. Obsługa joysticka. Prosty silnik, grafika 16-kolorowa. Wow, zapis z gry. Dobra, grafikę na razie... grafiką się na razie zajmij, kolego mój. Co? Ale miliony monet spływają na mnie. Dobra, czyli to był strzał w dziesiątkę. Masz dość pieniędzy, by kupić licencję. Mhm. Okej, okay, kup silnik. Na razie nie chcę. Zabezpieczenia nie ma nowych. Kup licencję. No możemy zrobić coś wkrótce z licencją wreszcie. Nowa gra, okej. Okay. Update jest. Niech będzie. Wydaj sequel. Od razu sequel. Aha, Peach Kamony, szkoła TVN SimCity, nowa gra. I wydajemy i to będzie tak. Logiczno-zręcznościowa. Nie, nie chcę gatunku. Statki kosmiczne oczywiście. Silnik mamy ten. Niech będzie. Wybierz licencję. Niestety nie mam licencji jeszcze. Wybierz platformy, oczywiście komputer. Zabezpieczenie antypirackie, tak. Co tam, do czego oni się przyczepili? Długość gry. Teraz pójdziemy w stronę fabuły, poprawimy fabułę. Okej, okay, głębia gry dla początku. Dobra, weźmiemy tak, spróbujemy. Technologia troszeczkę ten i... Nie, grafikę dobrze oceniali, ale pójdziemy w dźwięki, wiecie? O, tak pójdziemy. Troszeczkę ostrożniej, ale niech będzie. Nowa gra 4. Znowu nie nazwałem gry, ale jestem debilem. Nowy silnik, okej, okay, pojawił się... Czemu nowy silnik? Znowu nie nazwałem nic. O, smutek, kurwa. Flotar, ogarnij się. Okej, okay, niech będzie. Choose a game. Nowa gra, radość gry, okej. Okay. Wow! 8000 i 1668 fanów. Zajebiście. Mam nowych fanów, The Tombs. Okej, okay, fajnie, fajnie. Pieniążki mi dajecie. O, Nero Engine. Zobaczcie, jak od razu kupują mój stary silnik. To jest naprawdę stary silnik. Kup silnik. Zoptymalizowany pod. Kup jest. O kurde. Kupuję to. Jasne, że kupuję. To ja już chyba nie będę musiał tego rozwijać. Cały czas, tydzień. Ładnie się sprzedaje. Co by nie mówić. No, większość fanów jest... Co? Coś tam z tą grą. Okej, okay. Ty robisz sequel. Gra budownicza. Aha, Rzym. Nowy gatunek. Strategia o Rzymie. Czyli Rome Total War. Na przykład. Dobra, to ty robisz sequel. Niech będzie. Szkoda, że po kolei nie można. Dłuższej rozgrywki. A ja postawiłem... A nie, postawiłem chyba na długość... Nie, nie postawiłem na długość gry. Szkoda. Nowa gra, okej. Okay. 541. W następnym odcinku chyba przejdziemy sobie do... już do nowego miejsca. Zabezpieczenie antypirackie trzeba od razu kupować. To później są pewne problemy. Nowa gra. Ile zarobiłem? 603 tysiące. Powiedzmy tak... Zajebiście, naprawdę zajebiście zarobiłem pieniądze na tej grze. 3000. Najlepszy dźwięk The Tombs, najlepsza grafika Gigo Brothers. Nie ma mojej gry. O kurde, jak to ładnie musiałoś. Ładnie, po prostu ładnie. Badaj tematy. Rzym.
Rzym. Okej. Wymagane punkty badań. Ogarnij temat, ziomek. I ruszamy niedługo z nową grą. Z nowym hitem. Mam nadzieję. Tatą cały czas pracuje nad efektem masy 2, jak już to nie jest modne. Szkoda. Ale mamy nowy silnik. Okej, Rzym. Spoko, dajcie mi. Możesz użyć nowego tematu. Badaj gatunki. I to będzie strategia nowa. O kurde, wymagane punkty badań. No nie powiem, długo mi to zajmie na pewno, ale spoko, no trudno. Jak się chce dobrą grę, to trzeba niestety się poświęcić. Dobra, i mamy nowy silnik. Jej. Wydaj sequel. Zlecenie kontraktowe. Nie, na razie nie będziemy się tym bawili. Stwórz silnik. Develop game update. No, żadna gra nie jest w tym. Stwórz grę. Nie tworzymy gier na razie. Last Pirate. Nero Engine cały czas używają. Jakieś muszą być indie gierki. Okej, Nero Engine. Fajnie, ale bym chciał, żebyście mi bardziej tamten. Nowa gra, okej, znajdź wydawcę. I to będzie gra. Co to była? A, to był efekt masy. Czyli to było gdzieś tutaj na dole, Katari, okej. Dobra, niech będzie, statki kosmiczne. Okej. Wydaj swoją piątą grę, aby zwiększyć sprzedaż, powinieneś wydawać grę na więcej platform. Druga platforma. I... A, już to nie powtórzyło sukcesu, chociaż nie jest źle. Niestety. Trudno. Develop game update. Weźmiemy tak. Obu nowe levele. Nowa grafika. Okej. A ty w sumie też możesz wydać update inny. Nowe obiekty. I tak. Nie, bez tego. Albo tak. O. I tworzymy dwa update'y na raz do jednej gry. Co jest w sumie zajebistą rzeczą. Bo i tak się ładnie sprzedaje. No, czyli to jest po prostu... A, musimy i tak czekać, też strategia się zrobi. Dobra, trudno. Nowy silnik, dzięki. Nie ma sprawy, masz wystarczy, aby sobie wydawać swoje gry, co bardzo jednak może być warto. Wow, mam milion! Okej, nowy update'cik. Ta, no wezmę. Choose a game. Nowa gra. Efekt masy. Ulala, 10 tysięcy osób. I plus trochę fanów, ale nie wiem, czy ci... Jak jeżeli mam tych fanów, to czy cokolwiek to daje. Dobra, w następnym odcinku będziemy musieli się przenieść do innego już biura. Bo tutaj się nie mieścimy za bardzo. I dziwnie zrobiłem z tymi dwoma biurkami osobnymi, ale przynajmniej możemy pracować nad dwoma rzeczami naraz. Okej, ty sobie zrób to. I powinno być fajnie, 18 tygodni, bez problemu powinieneś sobie z tym poradzić. Bardzo dobrze. I dzięki temu rozwijasz się. Obciążenie 18 tygodni, też zrób to. Zanim strategia powstanie, to trochę to zajmie, nie? Okej, nowa gra, ale proszę, jeszcze robię update'a. Proszę, żeby to wzrosło. Napisz scenariusz. Okej. I mam już do efektu masy. Wow, poziom plus 1, zajebiście. Ale i to wzrosło. Bardzo dobrze. 270, o, ładnie zarobi. Chyba z milion zarobi mi ta gra, wiecie? Tak mi się wydaje. Jeszcze ten update na sam koniec trochę podniósł tą sprzedaż, która opadała. No, ładnie to wygląda. I co? Wydaj sequel. Nie będę wydawał trzeciej części, bo Rzym jest... Aha, za nim strategia. Dobra, czyli my nic nie wydamy w Rzymie. W sumie możecie robić zlecenia kontraktowe. Obciążenie. Zaakceptować kontrakt. Ta, no chyba dałam radę, nie? Zlecenia kontraktowe. Stwórz poziom. Dobra, napierdzielajcie. Mam nadzieję, że wam się to uda. Fani są niezadowoleni. I gra roku. Nie mam gry roku jeszcze, kurde. Nero Engine. O, dziękuję za pieniądze. Ciekawe, czy jej się uda, to chyba... Chyba jej się nie uda. Trudno. Nowa gra sprzedaje się bardzo dobrze. Wow, a czemu to tak cały czas się sprzedaje? Dobrze. Ponad 1 milion. 43 tysiące.
Develop game update. Okej, dobra, tak i tak. Spójrz poziom. Dobra, czyli w Rzymie nic nie stworzymy. Stworzymy może w następnym odcinku stworzymy grę na licencji. To już wam zapowiadam. Powinno być też coś z tego fajnego. Bo niech on zrobi wreszcie to. Trochę mu to zajęło. No i tak, przeniesiemy się do nowego biura i wzrośnie sprzedaż? No jeszcze tydzień. Dobra, maleje sprzedaż, niepotrzebnie update'a robiłem na sam koniec. Przenosimy się do nowego biura i tworzymy grę na licencji. Powinno być całkiem spoko. Wiadomo, takie gry to są kaszanki. Ile mi zarobiła ta gra? Na czysto 872 tysiące, zajebiście. Także co, mam już strategię. Okej, fajnie. Fajnie, że dopiero teraz. Także na razie dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli gra wam się spodobała, jeżeli chcecie więcej odcinków niż jeden tygodniowo, zostawcie łapkę w górę, to wam wrzucę o wiele, wiele więcej. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Pa, pa, hej!